Także ze swojej strony ja również chciałbym wszystkich Państwa powitać na tegorocznej edycji Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa i podziękować wszystkim Państwu za okazane nam zainteresowanie. I mogłoby się komuś wydawać, że temat taki jak metodologia ekonomii to jest temat zbyt ezoteryczny jak na wykład inaugurujący całą szkołę, ale może tak właśnie być powinno po to, żeby wszystkich uczestników należycie utwierdzić w świadomości na jak intelektualnie wymagające i forsowne wydarzenie się zapisali i dać im tym samym pewien przedsmak tego, czego mogą w czasie kilku kolejnych dni wykładów oczekiwać. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz już bardziej związana z meritum samego wykładu to jest to, że metodologia wbrew pozorom jest ważna. Dlaczego wbrew pozorom? Dlatego, że często się spotyka z taką opinią, że należy badać konkretne zjawiska, wyciągać wnioski na temat konkretnych zjawisk ekonomicznych, natomiast zajmować się metodologią to jest być może, jeśli nie strata czasu, to w każdym razie zajęcie, które się powinno traktować nieco po macoszemu, nieco na uboczu się ono powinno znajdować, no bo metodologia to nie jest nauka, tylko to jest filozofia, a filozofia to jest dyscyplina wiedzy mocno spekulatywna. I o tym zdaniu można by powiedzieć, że ono jest częściowo prawdziwe, a częściowo bardzo fałszywe i bardzo niesłuszne, bo rzeczywiście metodologia to nauk, to nie jest nauka żadna konkretna, tylko metanauka, filozofia, natomiast z tego w żaden sposób nie wynika, że to jest nieistotne. Metodologia nauk jako pewna dyscyplina filozofii to jest dyscyplina bardzo istotna, dlatego że to właśnie ona pozwala nam określić cele badawcze poszczególnych nauk, ona pozwala nam dokonać pewnej refleksji na temat źródeł wiedzy, z których powinniśmy korzystać, chcąc konkretne nauki posuwać naprzód i to właśnie ona pozwala nam zadecydować o tym, jakich konkretnych narzędzi badawczych powinniśmy używać w obrębie konkretnych dziedzin wiedzy. Natomiast jeśli tego rodzaju metodologicznej refleksji nie podejmiemy albo popełnimy błędy w naszej refleksji metodologicznej, no to potem to się przełoży już na błędy badawcze w obrębie konkretnych dyscyplin. No. Można by to zapisać jako hasło przyświecające całemu wystąpieniu, że błędy metodologiczne przekładają się na błędy badawcze. Jeszcze na bardziej nieco konkretnych przykładach, no, co na przykład refleksja metodologiczna nam mówi? No, refleksja metodologiczna jest warunkiem niezbędnym dojścia do wniosku, że nie da się na przykład uprawiać czegoś takiego jak a prioryczne nauki przyrodnicze. Nie da się tego czegoś takiego uprawiać a priorycznie, dlatego że nauki przyrodnicze badają rozmaite zjawiska, które zachodzą w otaczającym nas świecie danych empirycznych i to obserwacja, która każe nam dostrzec, że te zjawiska zewnętrzne, występujące w świecie przyrodniczym, rządzą się pewnymi stałymi zależnościami, eksperymentalnie odkrywalnymi i takimi, których rozumienie pozwala nam potem wysuwać ilościowo ścisłe prognozy na temat zachodzenia tych zjawisk, pojawiania się pewnych konkretnych rezultatów w obrębie tych zjawisk, no to właśnie wymaga refleksji metodologicznej. I analogicznie potrzebujemy też refleksji metodologicznej, zdrowej refleksji metodologicznej, żeby dojść do wniosku, że nie jesteśmy w stanie uprawiać czegoś takiego jak empiryczna logika. Tu z kolei refleksja metodologiczna nam sugeruje, że logika jako nauka o zasadach poprawnego wnioskowania wymaga od nas podjęcia pewnej refleksji na temat naszego życia wewnętrznego, na temat tego, czy istnieją jakieś
konieczne zależności pomiędzy naszymi myślami, pomiędzy różnymi kategoriami czy pojęciami, przez pryzmat których interpretujemy tenże wspomniany wcześniej świat zjawisk zewnętrznych. I tego rodzaju wiedza jest bardzo, nie tylko bardzo istotna po to, abyśmy byli w stanie w sposób ścisły i klarowny formułować nasze myśli, ale też z tego względu, że jak już powiedziałem, to przez pryzmat naszego umysłu interpretujemy wszystkie dane zewnętrzne docierające do nas, to jeśli jesteśmy w stanie w obrębie naszego wnioskowania zidentyfikować pewne logicznie konieczne zależności, to one też będą rzutować na cały ten świat zewnętrzny. No jeśli na przykład zdamy sobie sprawę, że jeśli A należy do B, a B należy do C, to A musi też należeć do C. Jeśli wiemy, że wszyscy ludzie są śmiertelni, a Sokrates jest człowiekiem, to wiemy, że Sokrates jest śmiertelny i wiemy, że absolutnie niemożliwa jest taka sytuacja, w której Sokrates się okaże nieśmiertelny. Albo jeśli wiemy, że istnieją pewne atrybuty, które się wzajemnie wykluczają, jeśli wiemy na przykład, że dany obiekt nie może być w całości czerwony i w całości zielony, to tym samym wiemy, że jeśli wiemy, że zasadą logiczną, czy też logicznie konieczną jest zasada, która mówi, że pewne atrybuty się wykluczają, to wiemy, że nigdy na obiekt, który jest w całości czerwony i w całości zielony, się nie natkniemy. Natomiast z samej obserwacji rozmaitych obiektów czerwonych i zielonych nigdy tego rodzaju wniosku nie jesteśmy w stanie wydobyć. Także widzimy tutaj, jak metodologia jest ważna, żeby móc przyporządkowywać konkretne metody badawcze konkretnym dyscyplinom wiedzy. Teraz już coś konkretnie na temat metodologii ekonomii. Ja przyjmuję, że w historii myśli gospodarczej wyklarowały się trzy główne rywalizujące ze sobą podejścia, jakimi są historycyzm, pozytywizm i prakseologia. I chciałbym te podejścia po kolei omówić. Zaczynając od historycyzmu. Historycyzm w ekonomii, który kojarzymy głównie z tak zwaną niemiecką szkołą historyczną, to była, jak sama nazwa wskazuje, szkoła ekonomiczna funkcjonująca w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. To jest takie stanowisko, które sugeruje, że tak naprawdę nie istnieją żadne prawa ekonomii, że to, jak gospodarka funkcjonuje, zależy od szczegółowych okoliczności miejsca i czasu i badanie gospodarki, rozmaitych zjawisk w niej zachodzących zawsze można i trzeba zrelatywizować do konkretnego historycznego kontekstu. I można by w zasadzie powiedzieć, że to podejście historycystyczne to jest takie najmniej ambitne intelektualnie podejście. Z tego właśnie względu, że ono rezygnuje z budowania teorii ekonomii, sprowadza teorię ekonomii do historii ekonomii. Taki filozof nauki Karl Popper napisał swego rodzaju książkę, która się właśnie nazywała O ubóstwie historycyzmu. I on tam ten historycyzm trochę szerzej traktuje, bo on nie tylko jako pewne stanowisko metodologiczne, ale też jako pewne stanowisko związane z filozofią dziejów. Tak? To jest dosyć symptomatyczne, że historycystami były na ogół osoby z otoczenia różnych postaci lubiących się kreować na wielkich mężów stanu, zbawców narodu, wodzów, którzy idą w awangardzie dziejów. I jak gdyby to było tego rodzaju korelacja pomiędzy poglądami historycystycznymi i tego rodzaju okresami, w których pojawiały się osoby mające tego rodzaju mniemanie o sobie, no właśnie się wiąże, co Popper podkreślał, z odrzuceniem istnienia praw ekonomicznych, które, jeśli by się okazało, że są to pewne prawa nieprzekraczalne, nienaginalne, tak samo jak prawa logiki, to uniemożliwiałyby tym wszystkim postaciom, tym wszystkim politykom, wodzom i tak dalej, traktować siebie jako kogoś, kogo nie obowiązują żadne ograniczenia, kogoś, kto rzeczywiście może jak taką modelinę kształtować życie gospodarcze.
Z kolei Hayek znany jest z takiego bardzo często przywoływanego cytatu mówiącego, że ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko skrajnym nudziarzem, ale też postacią niebezpieczną. I można by, parafrazując nieco Hayeka, powiedzieć, że ekonomista, który jest historycystą, albo inaczej, że historyk, który jest historycystą, też jest no, nie tylko nudziarzem, ale jest niebezpieczny. Dlatego, że jak już wcześniej powiedziałem, to podejście historycystyczne rezygnuje z budowania teorii ekonomii. Ono tak naprawdę sprowadza teorię ekonomii do historii ekonomii. Jeśli wychodzimy z metodologicznych założeń historycyzmu, to możemy tylko kompilować dane tyczące się różnych zjawisk gospodarczych, ale nie jesteśmy w stanie tych danych w żaden sposób zinterpretować. I dlatego Ludwig von Mises w swojej znanej książce Teoria i historia podkreślał często, jak trudnym zadaniem jest bycie kompetentnym historykiem. Mises sugerował, że bycie kompetentnym historykiem jest tak naprawdę dużo trudniejsze niż bycie kompetentnym ekonomistą, dlatego że historyk nie może być wyłącznie historykiem, żeby móc uprawiać dobrą historię, to znaczy historię, która pozwala nam zrozumieć zjawiska historyczne. Więc na przykład historyk gospodarczy, który wychodzi z tego historycystycznego założenia metodologicznego, jest w stanie kompilować rozmaite dane, jest w stanie opisywać, że w pewnych okresach pewne sektory rozwijały się bardziej prężnie niż inne, że pewne systemy prawno-instytucjonalne były skorelowane z wzrostem bądź stagnacją gospodarczą, no ale nie jest w stanie w żaden sposób tych zjawisk logicznie zinterpretować. Nie jest w stanie dojść do wniosku, czy poza korelacjami możemy też w tym kontekście mówić o zależnościach przyczynowych. I w związku z tym, jak już powiedziałem, to podejście historycystyczne można w zasadzie traktować jako czystą historię gospodarczą, która jednakowoż ma stosunkowo niewielką wartość poznawczą, bo trudno jest nadać tejże historii gospodarczej jakąkolwiek interpretację, która pozwoliłaby nam tę historię zrozumieć. A jak wiadomo, rozumienie historii jest bardzo istotne po to, żeby móc z historii wyciągać wnioski. Jeśli historia potoczy się źle, żeby umieć jej nie powtarzać i tak dalej. Więc tyle może na temat historycyzmu, które to stanowisko, jak mówiłem, było popularne w drugiej połowie XIX wieku, natomiast od tamtego czasu jego popularność zaczęła maleć na rzecz innego stanowiska, które nazywane jest pozytywizmem. I pozytywizm występuje też w naukach przyrodniczych. W zasadzie można powiedzieć, że pozytywizm to jest to podejście, którym się posługują nauki przyrodnicze. To jest to podejście, które mówi, że żeby móc jak gdyby zwiększać rezerwuar naszej wiedzy, no to musimy formułować hipotezy, potem musimy te hipotezy empirycznie weryfikować, najlepiej móc jeszcze przeprowadzić eksperyment, to znaczy weryfikować je w warunkach eksperymentalnych, a potem móc ilościowo ścisłe prognozy budować na bazie tej wiedzy uzyskanej eksperymentalnie. I trzeba oczywiście przyznać, że to podejście pozytywistyczne doprowadziło do bardzo spektakularnego rozkwitu rozmaitych szczegółowych nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia, biologia i tak dalej. I ekonomiści doszli do wniosku, że tak naprawdę może warto by zaimportować to podejście metodologiczne również do nauk społecznych, do których oczywiście ekonomia należy, po to, żeby tę ekonomię bardziej unaukowić, po to właśnie, ażeby sprawić, by ona przestała być nauką miękką, a stała się nauką twardą, nauką, która właśnie umożliwia nam ścisłe rozumienie procesów społecznych, takie rozumienie, które pozwala nam wysuwanie rozmaitych prognoz dotyczących tego, jak procesy społeczne się w danych warunkach rozwijają albo mogą rozwijać i tak dalej. I można powiedzieć, że to podejście pozytywistyczne jest w głównym nurcie ekonomii stosunkowo popularne po dziś dzień.
nawet jeśli obecnie nie toczą się już na jego temat żadne ożywione spory. To znaczy nie jest tak, że współcześnie mamy do czynienia z jakąś pogłębioną refleksją metodologiczną na temat pozytywizmu, tylko ten pozytywizm się w zasadzie w ekonomii traktuje jako pewne stanowisko domyślne. Natomiast był taki okres, to mniej więcej w okresie powojennym się działo, kiedy figury, bardzo znaczące figury przynależące do nurtu ekonomii neoklasycznej, takie jak na przykład Paul Samuelson czy Milton Friedman, usilnie forsowały to podejście, podkreślając, że przyjęcie tego podejścia to jest coś, co umożliwi ekonomii unaukowienie się, tak, aspirowanie do miana takiej samej nauki, jaką jest na przykład fizyka, chemia, biologia i tak dalej. I teraz chciałbym parę rzeczy powiedzieć na temat rozmaitych problemów związanych z tym podejściem pozytywistycznym. Pierwszy taki problem to jest to, że podejście pozytywistyczne bazuje na świadomie nierealistycznych założeniach. Może dla porządku jeszcze zapiszę tutaj nazwę historycyzmu, żebyśmy pamiętali, że takie rodzaju stanowisko metodologiczne też istniało. A drugim jest pozytywizm. I pierwszy problem z pozytywizmem to jest problem nierealistycznych założeń. I na czym ten problem polega? Jak już powiedziałem, pozytywizm zakłada, że nauka, jaką jest ekonomia, postępuje naprzód, rozwija się w dokładnie taki sam sposób, w jaki rozwijają się nauki przyrodnicze. To znaczy musi formułować hipotezy, potem musi testować te hipotezy, przeprowadzać eksperymenty, formułować ilościowo ścisłe prognozy i tak dalej. I musimy zdać sobie sprawę, że nauki przyrodnicze rzeczywiście są w stanie się rozwijać zgodnie z tą metodą i są one, mogą one sobie pozwolić na formułowanie hipotez, które wykorzystują nierealistyczne założenia. Mogą sobie na to pozwolić w związku z tym, że my na dobrą sprawę nie wiemy, dlaczego procesy przyrodnicze funkcjonują tak, a nie inaczej, ale wiemy, że funkcjonują tak, a nie inaczej. Wiemy, że rządzą się pewnymi stałymi, eksperymentalnie odkrywalnymi zależnościami. Wiemy, że jeśli te zależności odkryjemy, to potem możemy te procesy dobrze prognozować i tak dalej. I w związku z tym, nawet jeśli nasze wyjściowe założenia są nierealistyczne, to nie musimy się tym przejmować, jeśli one są, jak to się mówi w żargonie, operacyjnie użyteczne, czyli wtedy, kiedy pozwalają nam właśnie na eksperymentalną weryfikację pewnych faktów, na odkrywanie pewnych stałych zależności pomiędzy zjawiskami naturalnymi i tak dalej. No i dlatego na przykład w fizyce występują różne tak zwane byty hipotetyczne, tam ciemna energia, ciemna materia, których istnienie jest niepotwierdzone, no ale one są potrzebne po to właśnie, żeby móc rozumieć funkcjonowanie pewnych zjawisk, stawiać pewne hipotezy, budować pewne prognozy i tak dalej. I ci ekonomiści z nurtu pozytywistycznego wyszli z założenia, że w ekonomii możemy robić coś podobnego, że też możemy formułować, bazować na nierealistycznych założeniach, na takich na przykład założeniach, że ludzie są doskonale racjonalni, gdzie przez doskonałą racjonalność rozumiemy posiadanie przez nich pełnej wiedzy na temat konkretnych okoliczności, w jakich podejmują pewne działania. Możemy zakładać, że optymalizują oni swoje tak zwane funkcje użyteczności, że działają w zasadzie jak takie biologiczne kalkulatory, które obliczają, jaką użyteczność, jaką satysfakcję da im podejmowanie rozmaitych działań i tak dalej. No i ilekroć ktoś protestuje przeciwko temu i mówi, że to jest bardzo fałszywy psychologicznie obraz ludzkiego postępowania, no to taki pozytywistyczny ekonomista mu odpowiada: zdaję sobie z tego sprawę, ale nie muszę się tym na dobrą sprawę przejmować, dlatego że to jest takie założenie, które jest operacyjnie użyteczne, ono pozwala na tworzenie pewnych modeli, które z kolei umożliwiają na
budowanie pewnych prognoz i tak dalej. I teraz pytanie brzmi, dlaczego to jest problematyczne? Otóż, jak już powiedziałem, w kontekście nauk przyrodniczych to nie jest problematyczne, dlatego że zjawiska przyrodnicze rządzą się pewnymi stałymi zależnościami i jeśli my je odkryjemy, to w gruncie rzeczy nieistotne jest to, w jaki sposób je odkryjemy. Jeśli odkryliśmy je poprzez postulowanie jakichś nierealistycznych założeń, bytów hipotetycznych i tak dalej, to jest nieistotne. Ale sytuacja ma się zupełnie inaczej w obrębie nauk społecznych, dlatego że w naukach społecznych, w obszarze ludzkiego działania, jak może Państwo wiedzą, ekonomiści szkoły austriackiej właśnie ekonomię traktują jako naukę na temat ludzkiego działania, nie ma tak naprawdę żadnych tego rodzaju stałych zależności. Każde ludzkie działanie to jest unikatowe zjawisko, za którym stoi unikatowy akt indywidualnej wolnej woli. I w związku z tym o żadnych stałych zależnościach tutaj mówić nie można. I w związku z tym, jeśli ktoś uważa, że zrozumieć świat ludzkiego działania można na bazie nierealistycznych założeń, jeśli twierdzi, że zjawiska gospodarcze można rozumieć poprzez formułowanie różnych hipotez bazujących na nierealistycznych założeniach, to główny problem tu polega na tym, że nawet jeśli jakieś prognozy, które on na podstawie takiego podejścia sformułuje, będą się sprawdzały, to może być tak, że one się sprawdzają wyłącznie wskutek ślepego trafu. I pomimo tego, że sprawdzają się dzisiaj i może będą sprawdzać się jutro, to w pewnym momencie mogą się przestać sprawdzać z tego względu, że tutaj nie jesteśmy już w stanie pozwolić sobie na tego rodzaju upraszczanie sprawy tylko z tego względu, że tego rodzaju uproszczenie jest operacyjnie użyteczne. I żeby to lepiej zilustrować, ja bym się chciał posłużyć takim eksperymentem myślowym filozofa Roderika Longa. To jest taki filozof, który wniósł pewien istotny wkład w metodologię ekonomii. I ten eksperyment myślowy brzmi następująco. Wyobraźmy sobie, że taki pozytywista badający różne zjawiska społeczne, formułuje pewnego dnia taką hipotezę. Przypuśćmy, że w świecie działa coś takiego jak stała siła tolkienowska, która sprawia, że każdego roku powstaje jeden film oparty na dziełach Tolkiena. No i oczywiście jego koledzy, kiedy słyszą tego rodzaju diktum, no to się śmieją z niego i mówią, to jest jakiś absurd, przecież wiadomo, że filmy powstają w zupełnie inny sposób. Są reżyserowie, kręcą te filmy, badają popyt potencjalny klientów na film o takiej bądź innej tematyce i tak dalej. Natomiast nie działają żadne tego rodzaju magiczne siły, które generują jeszcze w stałych interwałach tego rodzaju filmy. A tego rodzaju pozytywista mógłby wtedy odpowiedzieć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że założenie, z którego wyszedłem, jest zupełnie nierealistyczne, ale ono jest operacyjnie użyteczne. Poczekajmy parę lat i się przekonajmy. Zobaczysz, że to, co ja mówię, będzie się sprawdzało. Okaże się, że to, co mówię, jest prognostycznie użyteczne. No i powiedzmy, że on formułuje tę hipotezę w roku 2000. No i przychodzi rok 2001, pojawia się film Drużyna Pierścienia. Przychodzi rok 2002, pojawia się film Dwie Wieże. Przychodzi rok 2003, pojawia się film Powrót Króla. No i ten pozytywista już się czuje dużo lepiej z sobą, w dużo większym stopniu imponuje swoim kolegom i tak dalej. Widzicie, można bazować na nierealistycznych założeniach przy prognozowaniu zjawisk w świecie społecznym, no ale potem oczywiście przychodzi rok 2004, 2005 i wszystkie kolejne i to się, wszystkie te prognozy się w sposób spektakularny załamują, co nie powinno nikogo dziwić. Dlatego, że, jako się rzekło, w świecie ludzkiego działania nie istnieją żadne stałe zależności. Jeśli ktoś twierdzi, że istnieją i na ich bazie będzie próbował jakieś ilościowo ścisłe prognozy co do zjawisk społecznych formułować, to właśnie się może tak niemile rozczarować, tak jak i ekonomiści neoklasyczni, czy właśnie ci pozytywistyczni się niemile rozczarowali, kiedy okazało się, że ich modele okazały się bezradne wobec takich zjawisk jak ostatni kryzys finansowy, ten, który rozpoczął się 10 lat temu. I więc to jest jeden problem z tym podejściem pozytywistycznym.
Drugi problem z tym podejściem pozytywistycznym to jest coś, co można by określić mianem wieloznaczności interpretacyjnej. To jest z kolei problem związany z tym, że jeśli mamy do czynienia z pewnym wystarczająco złożonym zbiorem danych empirycznych, to my możemy go zinterpretować na bardzo wiele różnych sposobów. I znowu, w naukach przyrodniczych to nie jest problem, bo można powiedzieć, że na bazie naszych takich najbardziej zdroworozsądkowych obserwacji, tego jak się zachowuje słońce na nieboskłonie, no to równie prawdopodobna jest teoria heliocentryczna i geocentryczna. No ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to zamyka sprawę i jesteśmy skazani tutaj na jakiś agnostycyzm czy na ignorancję, no bo potem szukamy kolejnych zjawisk i się zastanawiamy, która z tych hipotez lepiej wyjaśnia szerszy zakres zjawisk. No i na przykład możemy powiedzieć, że teoria heliocentryczna wyjaśnia ruch gwiazdowy w taki sposób, w jaki nie wyjaśnia go teoria geocentryczna. I jesteśmy w stanie w ten sposób postępować, kolejno eliminując te hipotezy, które są równie zgodne z pewnym zbiorem danych. Tak, właśnie z tego względu, że te zjawiska przyrodnicze, które się tam odbywają w tle, są podporządkowane pewnym stałym zależnościom. Ale jak już powiedziałem, w obrębie nauk społecznych żadne stałe zależności nie występują i w związku z tym ta metoda, która pozwala nam w naukach przyrodniczych uniknąć problemu wieloznaczności interpretacyjnej, tutaj nie działa. Bo wyobraźmy sobie tutaj następujący przykład. No, wyobraźmy sobie, że żyjemy gdzieś w połowie XX wieku i widzimy, że Związek Sowiecki znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, nie domaga, mamy bezostanie do czynienia z niedoborami, nie ma możliwości racjonalnego gospodarowania zasobami, widać powszechną biedę i tak dalej. No i ktoś mógłby powiedzieć, że to wynika z samej natury systemu socjalistycznego, że on uniemożliwia, tak jak na przykład sugerował Ludwig von Mises, uniemożliwia racjonalne gospodarowanie zasobami z tego względu, że brak tam jest rachunku ekonomicznego, ale ktoś inny mógłby wysunąć konkurencyjną hipotezę. Nie, to nie ma związku z żadnymi immanentnymi cechami systemu socjalistycznego, no tylko to ma związek z tym, że Rosjanie mają jakiś szczególny defekt psychologiczny, który sprawia, że nie są w stanie w wystarczająco sumienny sposób się zaangażować w budowanie systemu socjalistycznego. No i teraz mamy te dwie konkurencyjne hipotezy, one są w równym stopniu zgodne z danymi, którymi dysponujemy, ale teraz nie jesteśmy w stanie, tak jak w przypadku nauk przyrodniczych, teraz twierdzić, że będziemy eliminować te hipotezy poprzez badanie kwestii tego, jak szeroką pulę zjawisk, która z tych hipotez wyjaśnia i potem na drodze eliminacji dochodzić do tej najwłaściwszej, dlatego że te zjawiska gospodarcze, one są w bezustannym ruchu, tak? Nawet gdybyśmy powiedzieli, że no w związku z tym potrzebujemy jakiegoś treningu psychologicznego, który tych Rosjan odpowiednio przysposobi do budowania socjalizmu i ten socjalizm dalej by funkcjonował tak miernie jak do tej pory, no ktoś by mógł znowu powiedzieć, że Rosjanie mają to do siebie, że w sposób taki przekorny się odnoszą do wszystkich prób uczenia ich odpowiedniej sumienności i w ten sposób moglibyśmy się bawić w kotka i myszkę w nieskończoność, nigdy byśmy nie doszli do tego, która z tych bardzo wielu hipotez, które są równie zgodne z dostępnymi danymi, uznać za słuszną. Tak? Czyli to jest drugi problem z pozytywizmem. A trzeci problem z pozytywizmem to jest to, że pozytywizm nie umożliwia nam przeprowadzania czegoś, co się nazywa analizą kontrfaktyczną. Bo załóżmy na przykład, że znowu ten pozytywista stawia taką tezę, że jeśli zwiększy się podaż pieniądza w obiegu, no to wzrosną ceny. Jak będzie więcej jednostek pieniądza, no to każda z nich będzie przedstawiała mniejszą wartość, ceny się będą musiały dostosować i powiedzmy, że następuje ów wzrost podaży pieniądza, ale ceny nie rosną.
I teraz znowu możemy powiedzieć, że pozytywista się znajduje w takiej samej sytuacji, w której się wcześniej znajdował ekonomista badający tą kwestię sprawnego czy niesprawnego funkcjonowania socjalizmu, tak? Bo jak wiadomo, są też inne powody, dla których są też inne powody, które byłyby w stanie w tym kontekście stworzyć pewną taką siłę równoważącą, sprawiającą, że ceny nie rosną. Tak? No może coś się wydarzyło w międzyczasie, tak? Może wystąpiły jakieś równoległe procesy, które sprawiły, że wzrost podaży pieniądza nie zaskutkował wzrostem cen. Może na przykład doszło do wzrostu produktywności, tak? I w związku z tym wzrosła liczba dóbr i dlatego cena spadła. Albo wzrósł popyt na pieniądz, ludzie bardziej boją się przyszłości i w związku z tym gromadzą salda gotówkowe. Bo w momencie, kiedy pozytywista wychodzi z założenia, że musimy badać stan rzeczy sprzed wprowadzenia pewnej zmiennej ze stanem po wprowadzeniu tej zmiennej, to on znowu znajduje się w takiej poznawczej matni, tak? Te rozmaite zjawiska, które wywierają bądź to pozytywny, bądź to negatywny wpływ na siłę nabywczą pieniądza, są na tyle złożone, na tyle liczne, na tyle dynamicznie się zmieniające, że w żaden sposób nie da się eksperymentalnie wyizolować poszczególnych z nich po to, ażeby móc właśnie stopniowo odrzucać te hipotezy, które są wadliwe i na końcu uzyskać tą, która nam powie coś pewnego na temat relacji pomiędzy zwiększaniem siły nabywczej pieniądza a poziomem cen. I pozytywista ma tutaj problem, dlatego że nie jest w stanie uchwycić czegoś, co można by nazwać funkcjonalną esencją poszczególnych zjawisk, takich jak na przykład pieniądz. On by musiał nie zastanowić się, co się stanie w momencie, kiedy zwiększy się podaż pieniądza, to znaczy nie w momencie, kiedy porównujemy stan sprzed zwiększenia podaży pieniądza ze stanem po zwiększeniu podaży pieniądza, tylko musiałby porównać stan po zwiększeniu podaży pieniądza z tym stanem, który miałby miejsce, gdyby ta podaż pieniądza się nie zwiększyła, a i nic innego by się w międzyczasie nie zmieniło. To ja określam mianem analizy kontrfaktycznej. W momencie, kiedy tego rodzaju analizy nie jesteśmy w stanie dokonywać, a wychodząc z tego pozytywistycznego założenia, no nie jesteśmy w stanie tego rodzaju dociekań czynić, dlatego że z punktu widzenia pozytywisty coś, co można nazwać logicznie konieczną, funkcjonalną esencją poszczególnych zjawisk gospodarczych jest nam niedostępne, no to znowu tutaj mamy problem taki, że się znajdujemy w tym obszarze, gdzie mamy do dyspozycji mnóstwo konkurencyjnych hipotez i trudno nam ocenić, która z nich jest najwłaściwsza. Więc może tyle na temat pozytywizmu i problemów z nich związanych. I teraz chcę zasugerować, że trzecie stanowisko metodologiczne, które chciałbym omówić, tak zwane stanowisko prakseologiczne, to właśnie, którym posługuje się austriacka szkoła ekonomii, pozwala nam te problemy rozwiązać. Bo na czym polega podejście prakseologiczne? Ono polega na świadomości, że ludzie są podmiotami działającymi i to właśnie fakt, że ludzie są podmiotami działającymi jest kamieniem węgielnym wszelkiej dojrzałej refleksji ekonomicznej. Być podmiotem działania to znaczy dążyć do zastąpienia stanu mniej pożądanego stanem bardziej pożądanym. Wiemy, że tak długo jesteśmy podmiotami działającymi, jak długo odczuwamy pewnego rodzaju dyskomfort. I następnie dążymy do tego, żeby ten dyskomfort zminimalizować poprzez uzyskanie rozmaitych rzadkich dóbr i usług, które to pozwalają nam rozmaite nasze potrzeby zaspokoić. I ktoś by mógł powiedzieć, że to jest taka dosyć trywialna, introspekcyjna obserwacja, no ale tak naprawdę z tej trywialnej, introspekcyjnej obserwacji możemy wydedukować bardzo wiele interesujących wniosków. No jeśli na przykład mamy do dyspozycji z pewnym jednorodnym zbiorem jednostek danego dobra, to mając świadomość, że wszystkich swoich potrzeb nie jesteśmy w stanie zaspokoić jednocześnie, musimy mieć świadomość, że każdą kolejną z tych jednostek będziemy wykorzystywać do zaspokojenia coraz to mniej pilnych potrzeb. No jak, niejako wręcz z definicji. Pierwsza potrzeba, którą zechcemy zaspokoić, jest najbardziej pilna, druga nieco mniej i tak dalej, i tak dalej. I to nam z kolei nasuwa wniosek, że wartość dowolnego dobra wynika właśnie z tego, w jakim stopniu ono jest w stanie zaspokajać tą tak zwaną potrzebę krańcową, czyli w danych okolicznościach miejsca i czasu najmniej pilną.
I to nie jest żaden trywialny wniosek, bo to jest wniosek, który umożliwił Karlowi Mengerowi, ojcowi założycielowi austriackiej szkoły ekonomii, rozwiązać problem, który nurtował ekonomistów, czy nawet tak zwanych protoekonomistów, czyli powiedzmy filozofów zastanawiających się nad problemami natury gospodarczej. Jest to problem, który ich trapił no, od tysięcy lat, tak, już od czasów starożytnej Grecji. Więc to podejście prakseologiczne, czyli logiczna dedukcja wychodząca z tego, co Ludwig von Mises nazywał aksjomatem działania, to znaczy z tej świadomości, że fundamentem wszelkiej refleksji ekonomicznej jest fakt, że ludzie podejmują pewne działania, to znaczy wybierają środki po to, ażeby zaspokoić konkretne cele, okazuje się być poznawczo bardzo użyteczna. I widzimy, że w momencie, kiedy my tego rodzaju introspekcyjne podejście przyjmujemy, to my z automatu bazujemy na przesłankach, które są jak najbardziej realistyczne, które są zgodne z naszą psychologiczną naturą i z naszą prakseologiczną naturą, czyli z naszą naturą podmiotów działających, to znaczy osób, które mają swoją wolę i tą wolę ukierunkowują na to, ażeby konkretne cele w sposób świadomy i celowy i mniej lub bardziej, ale jednak zawsze przemyślany, zaspokajać. Także tutaj znika ten problem nierealistycznych założeń. Jeśli założenia, to znaczy przesłanki są realistyczne i jeśli proces dedukcyjny z nich wywiedziony jest poprawny, no to wnioski też muszą być zawsze poprawne, czyli na przykład to wspomniane przeze mnie wcześniej prawo malejącej użyteczności krańcowej obowiązuje zawsze i wszędzie. Zawsze jest tak, że im większa jest zasobność danego dobra, tym jego cena jest niższa, no bo ta krańcowa potrzeba właśnie, którą to dobro może zaspokoić, jest coraz mniej pilna. Dlatego woda jest tak stosunkowo mało warta, bo taka jest trywialna ta krańcowa potrzeba, którą możemy zaspokoić przy pomocy wody i dlatego diamenty są tak bardzo wartościowe, bo jest jeszcze mnóstwo rozmaitych potrzeb natury przemysłowej, estetycznej i tak dalej, które byśmy mogli zaspokoić, gdyby podaż diamentów była dużo większa niż w rzeczywistości jest, czyli ten problem nierealistycznych założeń znika. Widzimy, że podejście, które trzeba stosować w obrębie nauk społecznych, a zwłaszcza tej konkretnej nauki, jaką jest ekonomia, która ma właśnie ten swój rdzeń logiczny, który możemy bardzo ściśle badać przy pomocy metod introspekcyjnych, tutaj musi posługiwać się metodami jednak innymi niż w naukach przyrodniczych. Także może zapiszmy. Podejście prakseologiczne opiera się już jak bardziej realistycznych założeniach. Druga kwestia to jest ta kwestia wieloznaczności interpretacyjnych, z którą, jak już mówiłem, jest skonfrontowany pozytywista i nie jest w stanie w żaden sposób się z tej pułapki takiego epistemologicznego agnostycyzmu w tym kontekście wyzwolić. Otóż jeśli mamy do dyspozycji pewną wiedzę taką pewną, czy też niepowątpiewalną, wynikającą z tego, że jesteśmy w stanie introspekcyjnie zidentyfikować pewne cechy naszej ludzkiej natury i zidentyfikować pewne logicznie konieczne zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami struktury ludzkiego działania i wydedukować pewne prawdziwe wnioski z owych introspekcyjnych przesłanek, no to możemy dysponować pewną wiedzą pewną dotyczącą konkretnych zjawisk gospodarczych, dotyczącą konkretnych logicznych, funkcjonalnych esencji poszczególnych zjawisk gospodarczych. Więc wracając do tego przykładu z socjalizmem. Tam mówiłem, że mieliśmy do czynienia z pewną wątpliwością, co sprawia, że socjalizm nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. Czy to wynika z jego jakichś immanentnych cech gospodarczych, czy to może wynika tylko z czysto przygodnych, psychologicznych cech osób, które
żyją w systemie socjalistycznym. No i wybitny przedstawiciel szkoły austriackiej, Ludwig von Mises, zasugerował, że istnieje pewien logicznie konieczny związek pomiędzy naturą systemu socjalistycznego, a niemożliwością dokonywania w tego rodzaju systemie rachunku ekonomicznego. Ja nie chcę tutaj oczywiście teraz wchodzić w szczegóły, bo na ten temat będzie osobny wykład, ale widzimy, że tego rodzaju wiedza logicznie pewna, wydedukowana z pewnych przesłanek na temat natury ludzkiego działania, sprawia, że ten problem zgodności rozmaitych hipotez z danym wystarczająco złożonym zbiorem danych gospodarczych jest rozwiązany. My nie musimy w tym momencie spekulować na temat tego, czy Rosjanie są psychologicznie zdolni zbudować sprawnie funkcjonującą gospodarkę socjalistyczną, czy też nie. W momencie, gdy wiemy, że istnieje pewien logiczny problem z socjalizmem, polegający na tym, że tam nie ma możliwości dokonywania sprawnie działającego rachunku ekonomicznego, co jest związane z tym, że nie ma tam własności prywatnej środków produkcji. Znowu, nie chcę wchodzić w szczegóły i nie chcę nawet wyrokować na temat tego, czy to jest argument poprawny, ale jeśli na potrzeby tego tematu przyjmiemy, że jest to argument poprawny, no to problem nasz się w tym momencie rozwiązał. Jeśli logicznie niemożliwe jest dokonywanie racjonalnej wyceny zasobów w systemie socjalistycznym, to wszystkie konkurencyjne hipotezy stają się nieistotne. Nie musimy gdybać na temat psychologicznych aspektów danego społeczeństwa, nie musimy gdybać na temat tego, na ile ono jest pracowite, na ile ono jest w stanie sprawnie się poświęcić pewnym kwestiom ideologicznym i tak dalej. A więc ta interpretacja zjawisk gospodarczych w duchu ludzkiego działania, w duchu logicznej refleksji na temat struktury ludzkiego działania pozwala podejściu prakseologicznemu rozwiązać ten problem wieloznaczności interpretacyjnej. Tu jest właśnie logicznie ścisła interpretacja dostępna nam. I ostatnia rzecz, to jest kwestia tej analizy kontrfaktycznej, o której wcześniej wspominałem. I teraz znowu, to logiczne podejście szkoły austriackiej pozwala nam, co już parokrotnie podkreślałem, dochodzić do pewnych wniosków na temat funkcjonalnej esencji różnych zjawisk gospodarczych, takich jak ceny, płace, stopy procentowe i tak dalej. No, w ramach kolejnych wykładów Państwo będą w stanie w większym stopniu zrozumieć, w jaki sposób to wnioskowanie logiczno-dedukcyjne jest w stanie w bardzo konkretny, jednoznaczny sposób nam te zjawiska przybliżać. I dzięki temu właśnie w ujęciu austriackim jesteśmy w stanie dokonywać analiz kontrfaktycznych. Klasycznym przykładem jest tutaj to, czego dokonała osoba, która na dobrą sprawę poprzedzała jeszcze tradycję austriacką. Mam tutaj na myśli Fryderyka Bastiata. To był francuski klasyczny liberał, myśliciel społeczny, ekonomista, natomiast nie Austriak, dlatego że ta tradycja to jest twór późnego wieku XIX, natomiast Bastiat żył we wczesnym wieku XIX, ale te narzędzia metodologiczne, które Bastiat wykorzystywał, właśnie na wielu płaszczyznach antycypują to, czym później posługiwali się Austriacy. Bastiat jest na przykład znany z takiego bardzo znanego eksperymentu myślowego, z takiej metafory, którą się zwyczajowo określa mianem metafory zbitej szyby. Otóż w takim scenariuszu, który Bastiat sobie wyobraził i umieścił go w jednym ze swoich esejów, mamy do czynienia z chuliganem, który wybija szybę w oknie, i naturalna, zdroworozsądkowa reakcja na to jest taka, że on powoduje szkody, no ale potem pojawia się sofista i mówi, że wcale nie powoduje szkód, bo zwiększa zatrudnienie. Gdyby nie to, to szklarz by nie miał co robić. I chwila logicznej refleksji nad tym daje nam do zrozumienia, że tak oczywiście nie jest, bo owszem, szklarz ma teraz co robić, ale ktoś inny już nie ma czego robić. To znaczy ta siła nabywcza, którą teraz właściciel domu musi przeznaczyć na usługi szklarza, nie może zostać przeznaczona na usługi kogoś innego. To znaczy w tej sytuacji pracy jest dokładnie tyle samo, ile by było,
gdyby do wybicia szyby nie doszło. Natomiast dóbr jest jak najbardziej mniej. I to jest esencja analizy kontrfaktycznej. My się nie zastanawiamy, jaki świat był przed wybiciem szyby i nie porównujemy go z tym, jaki on jest po wybiciu szyby, tylko ten świat po wybiciu szyby porównujemy ze światem, jakim by był, gdyby do wybicia szyby nie doszło i nic innego by się nie zmieniło. To jest esencja analizy kontrfaktycznej. Ona nam pozwala na przykład uchwycić esencję tego zjawiska, jakim jest wartość, jakim są dobra, jakim jest praca, jako proces, który nie służy samemu sobie, tylko właśnie służy zwiększania dostępnej puli dóbr. I dzięki temu można tego rodzaju sofizmaty łatwo odpierać. Natomiast jeśli nie dysponujemy tym logiczno-dedukcyjnym podejściem, to jesteśmy na tego rodzaju sofizmaty cały czas narażeni. I tego rodzaju sofizmaty mogą na przykład sugerować, że jeśli po wprowadzaniu płacy minimalnej nie spadło bezrobocie, a wręcz się zatrudnienie zwiększyło, to może nie ma żadnej logicznie koniecznej zależności pomiędzy płacą minimalną a wzrostem bezrobocia. Może wcale nie jest tak, że ona, wyceniając pewnych ludzi powyżej ich produktywności, skazuje ich na wypchnięcie z rynku. Bo musimy mieć świadomość, że dane otaczające są tak skomplikowane, tak złożone, tak dynamiczne, że wszystko się może zdarzyć. Może się zdarzyć tak, że w międzyczasie nastąpił jakiś wielki przełom technologiczny, pojawili się jacyś bardzo wybitni przedsiębiorcy i zatrudnienie się zwiększyło, pomimo wprowadzenia płacy minimalnej. Natomiast w momencie, gdy mamy do dyspozycji to narzędzie analizy kontrfaktycznej, jesteśmy w stanie zrozumieć, że płaca minimalna to jest taki pewien twór czy pewna instytucja, wprowadzenie której wiąże się z pewnymi logicznie koniecznymi, negatywnymi konsekwencjami dla rynku pracy, to na takie właśnie pozytywistyczne sofizmaty jesteśmy uodpornieni, na takie sofizmaty, które zawsze mogą próbować uprawdopodobnić nawet hipotezę, która ze zdroworozsądkowego punktu widzenia zdaje się być nieakceptowalna, dlatego że właśnie ten dynamizm wszystkich danych, które się kształtują gdzieś tam w tle i które mogą wpływać na końcowy rezultat naszych badań, no, są na tyle dynamiczne, na tyle złożone, na tyle nieprzewidywalne i na tyle unikatowe, że zawsze można doszukać się wśród nich takich korelacji, które będą uprawdopodobniać taką hipotezę, na jakiej komuś zależy. Natomiast tam, gdzie mamy do dyspozycji to podejście logiczno-dedukcyjne, które daje nam do zrozumienia, że pewne działania wiążą się z pewnymi logicznie koniecznymi konsekwencjami, tam w tej chmarze danych możemy się w sposób przejrzysty i poznawczo owocny orientować. I to jest trzecia duża zaleta, czy przewaga konkurencyjna tego podejścia prakseologicznego nad podejściem neoklasycznym czy pozytywistycznym, czyli możemy powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z analizą kontrfaktyczną. Dobrze, wydaje mi się, że już swój czas wyczerpałem, także tutaj się zatrzymam i chętnie odpowiem na wszelkie pytania bądź wątpliwości. Dziękuję bardzo za uwagę.